Witam was ponownie w Film Speedway Grand Prix 2015. Tym razem widzimy się w Wielkiej Brytanii, w Cardiff, gdzie walczymy o miejsce w czołówce. Aktualnie mamy 9 pozycję na 15. Musimy się przygotować do występu, także przechodzimy do garażu, aby naprawić nasze części. Boję się kupować na razie lepszy silnik, znaczy mam kupiony, ale boję się go używać, ponieważ to, co było w Finlandii przy zmianie, no to była jakaś tragedia i wydaje mi się, że póki co, jeżeli mamy, jedziemy jak równy z równym z czołówką, nie będziemy tutaj robić wielkich przeskoków. Jeżeli trzeba będzie zmienić, no to jak najbardziej wtedy. Silnik naprawiony, sprzęgło nie jest bardzo zniszczone, no ale nie są to drogie rzeczy do naprawy, także oczywiście się tym też zajmiemy. Parę procent to jeszcze nie ma tragedii, gdyby nawet tak pojechać. Ochrona silnika, no wszystko na 100% mamy, także możemy rozpocząć zawody. O proszę, tamto to robione z pompą. Zaczynamy zawody. Zobaczmy, jak dziś będą walczyć zawodnicy na torze. Ostro, jak zawsze. Dobra. Już się trochę tor tam zużył, ale to był dopiero jeden wyścig. Ustawiamy się na miejscach. Oczywiście dostałem jak zwykle pierwszy tor, którego najbardziej nie lubię, ponieważ no, mam najkrótszą trasę do zakrętu i często gdzieś tam uderzam. A panie to mogliby chyba zmieniać, bo są zawsze te same, chociaż no, nie można narzekać, bo... W czerwonym kasku Maciej Janowski. Bo zawsze miło sobie popatrzeć. Biały kask to Chris Holder. Trochę, żebyśmy uciekali delikatnie. Grzejemy silnik. I poszli, jak zwykle, to się przyzwyczajcie do tego, że raczej będę odstawał, bo... Chris Holder na prowadzeniu. Ciekawe, czy jest kamera z gogli, znaczy z oczu. W sumie nie bawiłem się ustawieniami kamer. Może gdzieś zrobię to poza nagraniem. I na następnym wam powiem. Ale ta kamera jest dosyć taka przyjemna. Tak samo w samochodówkach jednak najlepiej się obserwuje wyścig i prowadzi właśnie z takiej kamery. Przynajmniej mi. Wiadomo, że fajnie to wygląda, jeżeli mamy kierownicę, że możemy się poczuć jak za prawdziwym samochodem. W prawdziwym samochodzie. No, odskoczyli nam mocno, ale jeden punkt mamy. No, Kasprzak zawalił kompletnie. Jeden punkcik. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. Niestety dwóch Polaków w tym wyścigu dojechało na ostatnich miejscach. Ale Wofinder jest miejscowy, także zna dobrze ten tor. Trzeba się z nim liczyć. Który wyjdzie zwycięsko z tej walki? Chyba nie mówił w tym momencie o nas. Opony troszkę się zużyły, ale jeszcze nie na tyle, abyśmy tam bardzo się o nie martwili. Od wewnętrznej stoją Nils Christian Iversen, Ty Wofinder, Maciej Janowski. I dobry tor, ale jesteśmy w takiej, oprócz Iversena, któremu ostatnio nie szło, to jesteśmy w doborowej czołówce. No. I wypnij. Dobrze, jesteśmy pierwsi. Pierwszemu się łatwo jedzie, bo nie trzeba się bać o to właśnie, że ktoś ci zajedzie drogę. To oni muszą pilnować swoich torów. Ale chyba jednak silnikom zaczynamy odstawać, coś mi się wydaje, że... No, co Armis się ścięło. No i mówię o Iversenie, że mu nie idzie, a w tym momencie odskoczył nam pierwszy. A Wofinder na końcu.
wychodził. Myślałem, że on będzie w ścisłej czołówce cały czas. No, wyjechał bardzo szeroko. Utrzyma swoją prędkość dzięki temu. Chyba za daleko. Chociaż, jeżeli... Nie. Myślałem, że może jeszcze mamy jedno okrążenie, to może byśmy jeszcze spróbowali go dogonić, ale... Dwa punkciki, stabilnie. Zdobywamy swoje punkty, robimy swoje. I mówię, żeby zawsze być przynajmniej w tym półfinale. Dobra, tym razem już zmienimy te opony, jak zwykle po dwóch zabiegach. W wyścigach. Jeszcze z pracy mi zostało fizjoterapeuty, że mówię o zabiegach. No, bo w porządku po pole. Andreas Jonsson, Maciej Janowski, Jason Doyle i najbliżej bandy Matej Żagan. Zajemy silnik. Poszli. Ale wystartowała, teraz dobrze. No, co mi ścina na tym pierwszym kółku? Ale dobrze, że gra nie przeskakuje do jakiegoś punktu, tylko tak jak się zatnie, to po prostu zostaje w tym... Dobrze ściął. No, Jonsson ładnie poszedł teraz. Pójdziemy tak samo. Bajo. Buchnęliśmy go. No, ale tracimy, przy takim mocnym cięciu zakrętu tracimy mocno na prędkości, także... Czasem dobrze sobie... No, coś... Poza zamkiem. No przecież uderzył we mnie. Ale strasznie coś mi przycięło grę teraz. Nie wiem, czy coś tam... Mam nadzieję, że aktualizacji Windowsa nie ma. Kurde, no co ja spowodowałem? No uderzył we mnie. Wyprostowałem mnie i uderzyłem w tego przede mną, no. Nicky Pedersen znowu pokaże, że jest w formie? Kibice trzymają kciuki za to, żeby Thomas Jonasson w końcu zdobył jakieś punkty. Podkręćmy trochę te obroty, bo zaczynamy coraz bardziej odstawać, ale mówię, bardzo się martwię tym spadkiem, tymi zawiechami. Nie wiem, czy to się jakaś, mówię, pozycja Windowsa w tle robi. Nie chcę teraz wychodzić, żeby nie przerwało już nagrania. Mam nadzieję, że na nagraniu tego nie będzie tak widać, że będzie to płynne. Ale gra się ciężko, tak, bo wybija to bardzo z rytmu. Niebieskim Thomas Jonasson. Dobrze wyszliśmy. Poprzedni ma. A żółty Maciej Janowski. Nie z naszej winy, no nie z naszej winy. Poszli. Nie najlepsze wyjście spod taśmy Macieja Janowskiego. Thomas. Ale ja dobrze wychodzę tutaj. Mikael Jebsen-Jensen. Jarosław Hampel. Każde okrążenie jeden wyprzedzony, jak na razie. A i tego gonimy. Szeroko i do bandy, do wewnętrznej. Dobrze, już tylko... Kurde. To, żem dał teraz. Tuż za nim Maciej Janowski. No, mamy możliwość, dobrze. Ostatni... No, bylebyś nie wyjechał tylko. I ostatni łuk. Mam nadzieję, że się nic nie zdarzy. Bo potrzebujemy odrabiać tych punktów z ostatniego wykluczenia. Dobra, jesteśmy. Ważne trzy punkty, no szkoda ostatniego wyścigu. Kolejna emocjonująca faza zawodu. Walka do końca niestety przez to jedno zero na koncie. Tak, tutaj mają już po 5 wyścigów. Także trzecie nam na pewno zagwarantuje. A drugie to będzie w zależności od tego, jak pojedzie reszta. Ale no, musimy być w tej czołówce jednak. Damy sobie ten... O nie, zapomniałem wymienić opon. Skupiłem się na tych obrotach. No jeszcze z tego... W czerwonym kasku Maciej Janowski, którego nie lubię, a chyba Harris ma biały kask, to ma 7 punktów, także musimy być przed nim na pewno. Poszli. Przyspałem. Maciej Janowski został na starcie. Na prowadzeniu. No
jak to dzika karta na ponad prowadzenie. Chociaż tam całkiem chyba nieźle i szło. Z 5 punktów chyba miała. Ale już spada. Dobra. Będą chyba nasi, obaj. Lepiej wyszedł. No, będę musiał się rozpędzić. Po tej próbie. Wyprzedzenie jednak wytraciłem sporo prędkości. No, blisko. Nie, zawaliłem. No, ale nawaliłem. Mogłem to wygrać. Czuję, że się nie zakwalifikujemy do półfinału. Pierwszych zawodników z tego wyścigu zakwalifikuje się do wielkiego finału. Dosłownie właśnie ten jeden punkt. No nic. 11 miejsce, no mówię, ta nasza forma jest tak nieobliczalna, że chyba nikt by na nas u bookmachera nie postawił. No nic, krótszy odcinek, ale jak mówiłem, postaram się robić jedno Grand Prix na jeden odcinek, także no niestety będzie krótszy po prostu. No. Takie też odcinki są potrzebne. A w następnym odcinku spotkamy się na Litwie. Albo Łotwie. Myli mi się ta flaga zawsze. Lokomotiv Stadium. No kurde, muszę sprawdzić. Albo po prostu mi napiszcie w komentarzach. Latwia, no Litwa chyba. No. Dobra, napiszcie po prostu, bo się zagmatwałem już. I tak jak mówię, cały silnik naprawiamy w następnym, jako przygotowanie do Grand Prix. I widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się.